Eldon Rejonie Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym odcinku z RL Crafta. I słuchajcie, przypominam, że teraz będę pamiętał, na YouTubie jest live urodzinowy 29 września, od 12 do 20, każdy wbija, wysyła mi złotóweczkę dla tego typu benz. A my lecimy, słuchajcie, dalej z naszą przygodą wspaniałą, jeżeli chodzi o RL Crafta, czyli bardzo fajną serię, w której właśnie to sobie gramy. I to tyle w sumie. No i patrzcie, to jest w ogóle fajne mięsko, można to jeść żarcie kiedy chcemy i dodaje nam 6 serduszek na czas 20 sekund. Do walki to się bardzo przydaje, jak na przykład chcemy iść na jakiegoś mobka, bo wtedy wiadomo, podchodzę go, walę na sukę od razu i tyle. O, tutaj widzę, że jakaś taka lipna jest ta piła. No ale trudno, to rozwalimy. Dałbym sobie tutaj tą drugą skrzynkę, co miałem. Pyk, i mamy podwójną skrzynię. I zaraz dam sobie do przepalania. Dałbym sobie tutaj do przepalania, słuchaj, to sobie zostawiam. Dałbym sobie do przepalania żelazo właśnie. W drugim piecyku, bo już trochę tego węgla zebrał. Oj, źle mi się położyło. Hyc, hyc. I tutaj damy i niech się przepala. Co potrzebujemy jako kolejne? Chciałbym się dowiedzieć, jak się te pochodnie odpala, ale no, na razie jeszcze nie potrafię, także sobie to daruję. To co, to bym zszedł tutaj i bym się powoli przygotowywał do zdobycia kolejnego poziomu w miningu. O, tutaj jest już 6 mining. A potrzebuję 8, żeby używać żelaznego, ale nie wiem na ile będę mógł, żeby ten, ile będę potrzebował, żeby diamenty potem wykopywać, bo to też będzie chyba całkowicie inaczej wyglądało. Ale ważne, żeby mieć na Iron Pickaxe, żeby móc go wykorzystywać, to potrzebuję mieć, słuchajcie, właśnie 8 poziom mininga. A jak będziecie grzeczni w ogóle, to w czwartek mogę zrobić nawet live'a z tego RL Crafta. Bo nagrywam teraz zapasy, także jak będziecie grzeczni, to w czwartek bym zrobił właśnie live'ika z RL Crafta i to mi się wydaje, że to by wam się podobało nawet. To wy na to. O! Węgiel. Pewnie, że węgiel. Węgiel to ja zbieram. Węgiel to jest dobry. Tu chyba z każdym blokiem leci exp, tylko czasami się po prostu zawiesza. Mam takie wrażenie. No to dlatego, że to jest paczka modyfikacji, jakby nie patrzeć, nie? To wiecie. To jest tylko rzecz martwa to. Ma prawo się psujnąć czasami. Zróbmy sobie bloczki, żeby przede wszystkim tak to zalepić, bo to nie będzie potrzebne. Jestem na poziomie 12 już. Stąd zabieram wszystko. I tu bym zrobił. O, patrz, jeszcze tu jest. Ale tego węgla tu jest. Tylko trzeba uważać, żeby tutaj faktycznie nic się nie zrespiło, bo jak coś się zrespi, to będę miał troszkę przerąbane. Może sobie zmienię pozycję. O, w ten sposób sobie ustawię wszystko pod siebie. 5 level. Bo tutaj nie mogę, nie? Tu jest, że combat jest. Current level original level 1. Random crits. 5% szansy na co poziom. O nie, ale to będzie dobre. Kurde. Ale potem będzie tak walone na łeb, wszyscy będą. Tylko to, tak jak mówiłem, trzeba się dobrze przygotować, słuchajcie, do tych bitew wszystkich następnych, które będą. Oj, ja potrzebuję kobla. Bo mi kilo powoli pada. A mam ze sobą drugi? A, mam, dobra. No to aż tak nie potrzebuję, ale i tak wezmę po kopie. Oj, ciepło mi się robi, ciepło mi się robi, ciepło mi się robi, bo jest od lawa blisko.
Ciepło, 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 trzeba iść, bo będzie lipa. Dobra, już się ochładzam powoli. Uhuhu. Woda. Wody już nie mam? O, to muszę iść szybko wodę ogarnąć. Tak szybko mi woda schodzi. Jak człowiekowi gorąco, to od razu jak woda schodzi szybko. Dobra, idę sobie przepalić w takim razie. Znaczy przepalić. We filtr dodać. I schłodzić się idę, bo jest cały czas trochę zbyt ciepło z tego co widzę. No to woda ochładza. O, i już jest normalnie. Gitara. No to tak. Co to w ogóle za formację, patrz. Konserwator Andrzej, jak nic. Pójdę sobie na lejenie. Siema, lejeniu. Możesz uciekać. Dzika dziczyzna. W ogóle będę musiał sobie porobić farmę tych różnych zwierzątków. Takie owieczki, krówki. O, pójdę sobie trochę na skórę popoluję. Bo ja jestem kombater, to ja tu muszę walić na sukę wszystko i wszystkich. Golden Macapaka. Ej, Golden Macapaka. Ale wytrzymała jakaś taka była. A ile wy macie życia? 44, a u jebiego? Leży. I co z niego mam? Jakieś mięsko z niego surowe. A tu jest kolejny Arizaurus. Tak będę walił, o. Tam jakiś złodziejaszek był. Ej, mam 9 poziom, to w sumie już mogę... Jakieś nymfo. Ona daje regenerację, ale ona jest w porządku. Krzyże puste? Puste. Ale fajnie, te nimfy to są spoko. Przy nich można walczyć, jak one dają regenerację. Golden Nugget jakiś tutaj. To sobie wezmę, wyłączę. A, w sumie mam przy sobie, to mogę... To mogę sobie... Dobra, ja miałem w ten lecieć. Jezu, bo ja tak zagaduję się i zagaduję. Mining kolejny, znaczy tak, mining kolejny poziom. Verdant Cobalt, to, tego to ja mu walił na sukę. Ziomeczka. Ucieka, boi się, ten też się boi. O, tu już mi nie uciekniesz, gościu. No to co, zjem sobie chlebek. O, ten jaki kurwa, szwagier. Nie sięgnę go. Arizaurus kolejny uwalony, ja tu muszę expa wbijać. Pięknie. I wełnę zbierać muszę. Fajnie, że owieczki mam na hita. A gdzieś tam w wiosce chyba były jakieś, także w razie czego to sobie będę chodził potem i zbierał. Maka paka.
8 poziom. Czy ja już mogę sobie dać... Tak, mam już 8 poziom w miningu. Dobrze. Czyli teraz będę mógł korzystać z żelaznego kilofa. To mi się bardzo podoba, bo kamienne to takie mech są. A teraz bym poszedł w atak, w sumie, żeby móc używać na przykład żelaznej halabardy. Jak żelazna halabarda się jeszcze trafi lepsza, to już w ogóle będzie kozak. No to go. Coś koboldzik. Ucieka. Dobrze, uciekaj. Uciekaj, uciekaj, kolega. Idę na chatę. O, tutaj widzicie. No dobra, owce są jednak w wiosce. Przynajmniej jedna. Damy radę, jakoś tam pod tym ugramy. O, muszę wypić w ogóle wodę. A, bo taka jedna daje tylko ten. O, to mi wygląda na wpół do wpierdol coś. Jakieś kurwa feniksy czy chuj wie co. Czekaj, ja idę w kimę. Pierdolę, ja z nimi nie rozmawiam. Zjemy się, napijemy. I teraz bym poszedł w atak. Tylko teraz muszę zobaczyć, ile jest potrzebne mi na halabardę. Halabarda. 8 ataku. Dobra. No problemu. Tu mam zwykły pickaxe. Mam żelazny. Sorki. Czy dalej te moby są, czy już ich nie ma? Są, dobra, walę go na sukę. Nie wiem co to jest, ale jesteś walony na sukę, gościu. Chodź tu. Jakiś nalot, kurwa, ich jest. Nie wiem co to jest, nie wiem jak to się nazywa. Roki to są! Rok to był... O, ile one spadają? Jak to chyba jest mój ulubiony mob do ekspienia w tym momencie. Dawaj, gdzie jest atak? Tu jest atak. Nie mogę, trzeci poziom potrzebuję. Kurwa, dwa levele za jednego wpadły. Dawaj mi ich więcej. I one są poza tym cieniutkie, bo one... Co mnie kurwa bijesz, gościu? Elo, się wystraszyłem go. Jebnął. Dobra, tu są owce w razie czego, ale trzeba będzie zrobić ich hodowlę na pewno. Proszę mnie uleczyć. Czy ona leczy też te? Leczy ciało, o kurwa, ej! Ja bandaży nie potrzebuję na razie. Jak nimfa mi tutaj leczy ten, rany wszystkie. Zajebioza. Ja bym taką jedną w ogóle przytrzymał gdzieś sobie blisko siebie. Żeby ona mnie leczyła. Bo wtedy nie potrzebuję żadnych bandaży i to jest oszczędność niesamowita. Okej, ale muszę sobie przygotować troszeczkę tego. Muszę przygotować sobie troszeczkę... Jak to się nazywało? Ty, a ile mi potrzeba? Osiem defa na wszystko? A tutaj 4. Ale nie, zdecydowanie będzie lepszy iron od razu. Bo już mam dwie części. Dobra, to idę w defa w takim razie, teraz. Def musi być wbijany. Czas się przerzucić na żelazne rzeczy. Potrzebuję mobu do walenia na sukę. Fajnie było, jakbym gdzieś jakiś spawner znalazł, czy coś. O, są jakieś ryby. I te ryby prawdopodobnie są wkurwiające. Lapis lazuli, dawaj! Ziomeczku! Witam cię w kolejnym odcineczku.
To są rybki z lapis lazuli. Już je lubię. Ile te moby X spadają, ty? To jest aż niemożliwe. No mi nic innego się nie op... Kurwa, mogą przestać. No ale serio, mi tutaj nic innego się nie opłaca, jak tylko... Tutaj, to jest zatruta woda. Tak, to jest zatruta woda. Dobra, to na razie mogę sobie darować kantynkę. Ten dbaniaczek. Idę walić tutaj szybko te potwory, żeby przerzucić się na żelazny ten, na żelazny secik. Za owce też idzie dużo. Pewnie, dobrze. Znaczy trochę mniej niż za inne moby. Bo za te agresywne dostaję o wiele więcej, no ale i tak... Przydałby mi się jakaś ekspiarka, jakiś taki... Jakieś coś takiego, wiecie, nie? O, cześć, Arizaurus. Hits, 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 hits. Hits, 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 hits. O, drugi poziom z Arizaurusem mam. Hits, 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 hits i hits. Mogę się napić więcej wody. Kurde. W sumie im mniej się ruszam, tym chyba lepiej dla mnie. O, czy to jest jakiś down gin? Bo tak wygląda, jakie są koordynaty? Chyba, żebym wiedział. Tak schodzę sobie. O, zimno się tam robi. Już, 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 jestem na ciepłym. A bo w sumie to jest zimny biom, ja pierdolę, zapomniałem. Wiem, czego potrzebuję. Potrzebuję zbroi z wełny. Bo ona w sumie da nam wtedy ciepło. I będę mógł sobie... O, piąty level, to ja chcę w defa. Poproszę def. Def, yes, thank you. Trochę mało mam już armorka. Czyli, przepraszam, nie armorka, tylko do wytrzymałości mojej halabardy. Ja właśnie wybiłem te owieczki, które chciałem sobie przytrzymać. Chyba tak. Dobra, zobaczmy sobie fur. Nie, wool. Tak. Będzie potrzeba dużo, dużo wełny. A nie, w sumie chyba po tamtej stronie miałem, czy nie? Ale tu jest jedna owca. Ogrzeje się trochę przy lawie. Zobaczymy, czy to tak zadziała. Coś lawa. O, elo. Już jestem ogrzany, gościu. Mister Ogrzany Bright. Ale do tamtego dungeonka ten sobie strzelidnął. Trochę się cykam. Dobra. O, tu są te ryby. Lapisowe. Dawaj mi je.
Kurwa. Ten reach jest tak mocny. Jest tak przesadzony. Zbyt piękne to jest. Ale dobrze, bo ja lapi... Ooo! O ho 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 ho! Patrzcie na to! Czekaj, najpierw wezmę sobie lapis. Kurwa, ja craftować nie muszę. I w sumie od razu mam zbroję. Ale zajebioza. Bo mi się zimno robi. Bardzo mi się zimno robi. Lawa, 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 lawa. Proszę o ocieplenie klimatu. Minus... Ojejoj. No ale trochę lepszy armor będę miał zawsze. Poskórzany... Plus pół do armora, plus pół do armora. No tutaj mam... do wytrzymałości niby. Poczekaj, ile mam tutaj? Albo się podnosi temperatura. O Jezu, jaki dźwięk. Poczekajcie, zobaczę sobie ile mam armora na tym. 4. A na tym mam... pięć i pół. No dobra, jednak armor to armor, no. Tu nie można się kłócić z tym. Teraz będę tak dzwonił. Mister dzwoniący Brighty będę. O, jak będę miał ten żelazny, to będzie kozak. No dobra, czas sobie dać jeszcze w armora, w defensa tutaj, elegancko. I ma. No muszę przyznać, że ciekawie. Ciekawie, naprawdę. Ciekawie, ciekawie. A jak się robi fireplace'a? Oj! 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 Oj, 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 oj! Co to jest? Co to kurwa było? Chodź kurwa, typie! To jest rok zwykły, dobra. Elo, typiarzu! Dawaj expa! I myk piąty level. Ale dobrze, że lecą mi kości i piórka. O, ja chcę regenerację. Can I have a regeneration, please? Yes. O kurwa, to jest chyba... To jest chyba smok, widzowie. Ogólnie od autora gry słyszałem, że smoki są skurwolami. Koniec. Koniec wypowiedzi. Smoki to skurwole i nawet się z tym nie kłóć, bo tak jest. Dlatego trochę się obawiam tego ziomeczka. Może nie być ciekawie. Jakby tu podleciał bliżej, jakbym kopa zajebał. Czekajcie, odłożę rzeczy. Odłóż rzeczy. Muszę zrobić sobie nową halabardę.
Hits, hits. Tak. Kurwa, ta jest słabsza. Ta jest normalna, dobra. Bo ta z reach distance to nie ma w ogóle sensu. Dobra, zobaczymy co będzie. Jak coś, mam tutaj spawn pointa. Jeszcze sobie wpiszę spawn point. Jak to nie mam, kurwa, mam wszystko, gościu. Na wszelki wypadek tylko ustałem. Spałem, także tutaj nie powinno być żadnego problemu. Ale walę go na łeb, normalnie. Myślę, że ja nie dam rady go walić na łeb. Gdzie on jest, kurwa? Ziomek, pokaż się, to... Ci kopa zajebę. O kurwa, jaki on jest szybki. To jest samobójstwo to, co robię. Co ty jesteś? Morok jakiś. O ty kurwa, jebnął. On ma 100 życia! Mam bandaże? Mam bandaże, dobra. Uwalę go na sukę jak nic. O kurwa, on mnie uwalił. Dobra, ale na szczęście jest spawn point, także jestem blisko, to idę go uwalać, aż kurwa zginie śmietnik. Także mordy, mordeczki, mordunie, serdeczne arigato za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało, wszystkie instrukcje macie w opisie. Ja lecę po swojej te maski i walę go znowu na sukę. Bo on myśli, że ja się poddam, a ja się nie poddam nigdy. Będę go walił tak długo na sukę, aż umrze. Także no. Paki, kurwa, silny jest, ale dobrze, ja go uwalę w następnym odcinku. To było na tyle, jestem żegnam, kacawa z widzowie następnego, trzymajcie się, and yo!